Witam serdecznie, witam bardzo serdecznie. Od razu poznaję się na twarz. Kolejna randka w ciemno i wasz podróżajst. Ale pomimo tego, że jestem gwiazdą tego programu, nie będę występował tutaj sam. Potrzebuję jednej cudownej ocenuszki. Dziękuję bardzo. Rozumiem, on jest śmiela. A już widzę te proste włosy, okulary. Zachęćmy ją brawami. Tak, tak, ty. Jak masz na imię? Marta. Na pewno chciałabyś być poznać trzech fantastycznych chłopców. Nie. Ale i tak się ich przedstawię. Zadam, spoglądam, spoglądam. Jest pierwszy, tak, ty. Tak. Jak masz na imię? Super. Super. Zatem szukamy drugiego ochotnika do naszej latki. Przy drzwiach. Zachęć go trochę. Tak, ty! Jak masz na imię? Jaką? Moniko. Marta, dyskretne pytanie. Czy ty mnie starczy? Nie chcę. Dobrze, no więc szukamy może naprawdę jakiś ochotnik. Jest, jest! Zachęć go trochę. Marta, chodź. Marta, czy masz przygotowane jakieś pytanie? Nie. A to dobrze się składa, bo pytanie przygotowałem wcześniej. Co słychać u ciebie, Kasprzecz? Dziękuję bardzo. Co słychać u ciebie, Jakubie? Dziękuję bardzo, wiedziałam, że na ciebie nie można liczyć. Co słychać u ciebie? To może ja odpowiem śpiewają? Rozpiewany kandydat się trafił. Bardzo wszystkich. Lubimy. Jedku, pomóc ci w tej piosence, może wyklaskać rytm. Piękną piosenką jedynek zebra za się kandydata. A teraz drugie pytanie do wszystkich trzech kandydatów. Znajdziesz czterolistą koniczynę, co robisz? Co znajdziesz czterolistą? Znajdziesz czterolistą koniczynę, co robisz? Świetnie, tak. Kasia, co robisz, gdy znajdziesz czterolistą koniczynę? Dziękuję bardzo, na ciebie też nie można liczyć. Jakubie, co robisz, gdy znajdziesz czterolistą koniczynę? Dziękuję bardzo. Jakubie, co robisz, gdy znajdziesz czterolistą koniczynę? Dłubię w nosie! Przepraszam bardzo, udajesz sobie koniczynę. Czemu ty znajdziesz czterolistą koniczynę, gdy lubisz w nosie? Ja zawsze na łodce lubię w nosie. Zagadkowa to odpowiedź! Jemu, proszę wrócić. Proszę wrócić. Wiem, że mówisz na cestie, ale nie będzie. A teraz trzecie pytanie do wszystkich. Widzę, że jesteś tak troszeczkę sterowany. Poproszę ci zatem żart straszny, który stosujemy czasem w telewizji, jeśli ktoś jest sterowany. Uważaj. Żart się nazywa się Wosz. Żart! Przepraszam bardzo, wiele nie zrozumiał żart z wężem. A teraz trzecie pytanie. Powiedz jakiś żart albo wiersz. Powiedz jakiś żart albo wiersz. Dziękuję bardzo, na ciebie się nie można dziś po raz kolejny. Jak mówię, powiedz jakiś żart albo wiersz. Dziękuję bardzo. Powiedz jakiś żart albo wiersz. Dzięcią! Czy mam pytanie, czy to jest jakiś żart albo wiersz? Wymyśliłeś tylko dzięcią? Spanikowałam. A więc ten wiem, droga Marto, udziałam się nie tylko tobie. Więc, czy ciebie było jest łatwiej? A i tak swoim pięknym głosem przybliżę ci sylwetkę ze trzech kandydatów. Kandydat numer jeden, Kacper, przyjechał do nas z Olsztyna. Teraz się telewizją kabelową. Po deszczu wychodzi na asfalt i wałkuje drzczownicę. Zawsze masz o tym, aby zostać pilotem. Do telewizora. Kandydat numer dwa, Jakub, przyjechał ze Stalowej Woli. Wymiary 1,79 na 93. Przepraszam, jakiś żart błąd w pomiarach. I kandydat numer trzy. Dzięk przyjechał do nas z Zakrzewa. Jeszcze w niczym Zakrzewie nie zasłynął. Oprócz tego, że potrafi się sam ostrzec. Ale wybór, droga Marto. Który kandydat? Trzy, trzy czy trzy? Trzy. Kandydat numer trzy. Jeden! 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 Je
na zwykłym przytulaniu. Nie. Nasz program oferuje piękną wycieczkę do Katowic, gdzie będziecie mogli zjeść kolację w restauracji zbuntowany sztygar, za którym naturalnie zapłaci Marta! Dziękuję bardzo. Marta w ciemno i masz poniuszać już za tydzień.